Dzień dobry, witamy moi drodzy. Witamy z domku. Od mojego powitania z plaży minęło trochę czasu. To będzie pierwsze nasze nagranie z domu, które udostępnimy, bo ja już takie nagrałam, ale no niestety trochę mnie to wszystko przerosło. Po prostu okazało się, że samo nagrywanie nie jest dla mnie problemem, bo lubię nagrywać, lubię robić zdjęcia. Ale największym problemem okazało się dla mnie montowanie. Po prostu chciałam mieć jak najlepszy program, a ten najlepszy program to mnie trochę przerósł, bo ja nie jestem taka... No nie przebywam za dużo w mediach społecznościowych. Po prostu, no jakby to powiedzieć... Nie jestem na bieżąco z nowościami internetowymi i tak dalej, na laptopie, na komputer i te sprawy, Facebooki, odłożyłam to dawno już na bok, a tu przyszło mi powrócić i powiem wam, że najpierw założyłam kanał, później założyłam tą stronkę na Facebooku, ale jak to mówią, czego się Jaś nie nauczył, to Jan nie będzie umiał. Znaczy się, ja kiedyś tak aktywnie brałam udział. Byłam taka bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Później to odłożyłam. No i tak to stało, że do tego doszło, że nawet nie wiedziałam, po prostu zapomniałam, jak mam zmontować, zmienić zdjęcie profilowe na moim Facebooku, powiedzmy. No, także wiecie, jaka ze mnie ciapa, że tak powiem. W tym temacie. Także musiałam sobie odświeżyć pamięć. Jeszcze tam nie jestem regularnie. Nie przebywam. Myślę, że to się poprawi. Z domu też. Na plaży mówiłam, że jeszcze sama nie wiem, o czym będą nasze filmiki. Teraz już mam tak chyba tą wizję bardziej sprecyzowaną. Także nasze filmiki będą o życiu naszym normalnym, codziennym, zwykłym. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. I takie nasze zwykłe życie przedstawimy. A to jest Hektor. Hektorka to już wszyscy znają, tak. No. I mówiłam też na plaży, że nie mam kamerki, teraz mam kamerkę. Ja myślałam, że jak będę miała kamerkę, to tylko ją pstryknę, pstryk, przerzucę do na laptopa i tam się chyba wszystko samo za mnie zrobi. No niestety to tak nie działa. Potrzeba jakiejś aplikacji. Wy już się na tym wszystkim znacie, ja dopiero to poznaję. No śmieszne to jest, bo już w moim wieku powinnam wiedzieć. W dobie, kiedy sztuczna inteligencja opanowuje świat, to ja dopiero opanowuję internet. A to tak cicho między nami. Tajemnica. Prawda, Hektor? Hektor by teraz raczej opanował. No. On to na pewno już opanował, wie. Nawet czasami siada koło mnie na laptopie, siadamy razem, znaczy się ja na jednym krzesełku, on na drugim, patrzy na mnie i zamyśli pewnie, kobieto, bierz się do roboty. I ja już to wszystko wiem, tak? Nie, ja bym to raz, dwa, trzy opanował, no ale dobrze, dosyć. Także zaczynamy nasze życie codzienne z wami. Myślę, że już się poprawię i będę to robić regularniej. Tak? No, zapomniałam dodać, że mieszkamy w Irlandii. No, chyba mówiłam na plaży, nie wiem. Mieszkamy w Irlandii Północnej, gdzie pogoda jest taka deszczowa, wietrzna, bo to wyspa, wiadomo. Także niektóre rzeczy nam odpadają, co chciałam. Miałam taki zamiar, zakładając
ten kanał w czerwcu. Ale wszystko się przesunęło z takich czy tam innych względów. I ten. Bo my będziemy Was zabierać na wycieczki rowerowe, na spacerki. Znaczy sobie tam spacerków parę wrzuciłam, tak. Moje niefortunne nagranie z sałatką, coś tam. Bo się okazało, że prawa autorskie i tak dalej. Już to poprawiłam, no ale muszę chyba, nie wiem, czy usunę ten filmik, czy zostawię, zobaczymy. Dobrze, to co? Dla rozluźnienia robimy sobie kawkę. Znaczy się ja sobie zrobię. Hektorek pani zje, zrobi sobie kawkę. Hektorek dostanie coś do przekąszenia szybciutko, tak. A pani tutaj coś ogarnie w domu, raz, dwa, trzy. Pokażemy Wam nasze życie codzienne. Myślę, że z nami będziecie. Parę już osób mamy stałych. Może ktoś dołączy. Bardzo zapraszamy do oglądania, do subskrybowania, do polubień. Nawet Hektorek na jednym z filmików to już nakręcałam nową kamerką. I nawet mi się tak fajnie udało zmontować na tym krótkim filmiku. Hektorek podniósł łapkę, myślę, że wszyscy też podniosą. Tak, Hektorku? No, dobrze. Zaczynamy od kawki i jedziemy dalej, tak? Zdrowszym odżywianiem, no to zdrowsze nie jest. Przez jakiś czas nie piłam kawy. Teraz powróciłam trochę słodkości do tego. No ale dobrze. Ja już dopiję kawkę nienawidzi. I lecimy dalej. Thank you.
mieszkanie jest grubsze ogarnięte, znaczy się na dole. Pranie już powieszę sama, a zapomniałam przełączyć kamerkę w związku z tym, że nie mam jeszcze takiej praktyki na przemycie podłogi w kuchni, no, ale myślę, że mi wybaczycie. O, Hektorek już wynudzony, wydrzemał się tak przy komineczku. Pani się trochę zgrzała, a z wrażenia zapomniała, że ma bluzę założoną. To na dzisiaj wszystko. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że do kominka użyłam sobie jako zapachu, też zapomniałam go wcześniej włączyć. Lubię sobie włączać olejku o zapachu bergamotki i tymianku. A do przemycia takim bardziej codziennym, dezynfekującym, no codziennym może nie, ale częściejszym, używam olejku z drzewa herbacianego. Żeby trochę tak przedezynfekować, tak? No jak się ma psa, to trochę czemu. Bardzo dobre dla myślę, że dla mam z małymi dziećmi. Także na dzisiaj już kończymy z domu. Pranie też powieszę poza wizją, bo już mi chyba w tym koszyku wyschło. A jeszcze chciałam dodać, że ja tak sobie po praniu składam, żeby się wyprostowało przed wieszaniem i zawsze trochę zostawiam w koszyku, bo jestem osobą, która bardzo nie lubi prasować. I to, co mogę, to tak składam, a jak już nawet poskładane, to po prostu, jeżeli muszę prasować, to mniej mi to czasu zajmuje. I co to chciałam jeszcze powiedzieć? No, na dzisiaj będę kończyć. Myślę, że jak na mój pierwszy w domu, to i tak dużo, a jeszcze chcemy jechać, zobaczyć, jakie są dekoracje świąteczne, chociaż ja już powiedziałam, że nic nie kupię. Mam tyle dekoracji, bardzo dużo, do przesady, ale w tym sklepie też są farby, a my może zdążymy jeszcze salon przed świętami umalować, chociaż ja myślałam o tym na wiosnę, no zobaczymy, mój partner mówi, że może w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, a to no jednak święta tuż, tuż. Także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania. Nie wiem, czy już, chyba już to mówię. Subskrybowania. Było nam miło. Jeżeli dotrwacie do końca filmiku, będzie nam jeszcze milej. Jeżeli włączycie dzwoneczek. Tak? Tektorek? A już jak udostępnicie, to już będzie tam bardzo, bardzo. Także dziękujemy za uwagę i do następnego razu.